No i siemanko wam wszystkim w nowym Zagrajmy Wy. Tym razem jest to Metro Last Light. Jest to gra, jest to sequel Metro 2033. Jest zarazem... Jest to gra, jest to strzelaninka. Jest to też survival, który ma elementy horroru, czyli będzie ciekawie. O samej grze nie wiem za dużo, wiem tylko tyle, że jest ona inspirowana tą książką. Tam jakiegoś ruskiego pisarza? I think so. I na samym wstępie chcę użyć ustawień domyślnych. O! Tylko dźwięk niech będzie taki sam, poproszę. Ponieważ ja to nagrywałem drugi raz, nagle coś mi się stało i zaczął mi się wiksować właśnie prędkość. FPS-y zaczęły mi spadać w dźwięciu, nieważne jakie miałem ustawienia graficzne. I tak naprawdę nagranie mi się spieprzyło, a już nagrywałem tak z 10 minut może, więc to było smutne. Więc zacznijmy nową grę od początku. I miejmy nadzieję, że znowu to się nie stanie, ponieważ jak grałem na początku, wszystko było pięknie, ładnie, 30 FPS stałych. A potem po cutscence zaczęło mi właśnie ciąć na 9. I tak naprawdę bezpowrotnie, bo tak właśnie chciała gra, a więc dobra, zaczynamy grę i miejmy właśnie tą nadzieję. Tryb oryginalny, poproszę. Tryb Stalkera, chyba z tego co wiem, wyłącza HUD. Jest ogólnie hardkorowy bardzo. Oczywiście normalny poziom trudności, nie jestem dzieckiem, który musi być prowadzony z rękę w grach. I jak będzie jasne. No, ponieważ YouTube przyciemnia film z tego, co mi wiadomo. Oglądajcie film. The Dark Ones came much later. From the garden's direction. The Dark Ones. Huge. Towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. Dobra, zauważyłem, że nie ma napisów. Przepraszam was. Nie wiedziałam, że ustawienia domyślne wyłączą napisy, co jest głupie. Myślałem, że tylko graficzne. Mogę? Dziękuję. Opcje poproszę. Opcje gry. Napisy. Polski język napisów. Dziękuję. I teraz módlmy, żeby po tym, jak wysłałem wszystkich, nie będzie się działo. Ogólnie jesteśmy ruskimi, pijemy wódkę z szklanki, jak widzimy. But couldn't get through. What the? What happened? Okay. Shit. Duże te kubki mają do tej wódki. Shit, shit. What's going on here? Widzimy jakieś czarne postacie, tak zwane cienie. Oh. No, wiksy się dzieje, ponieważ po tym jak zabiliśmy te potwory, oni zmieniali się w ludzi, więc obstawiam, że to były halucynacje, jakieś, nie wiem, wizje, whatever. Ale to nie było dobre. I ta krew wygląda jak kwiatki. Hello, cieniu. Wyglądają troszkę jak z twarzy, tak jak kaczki. Artyom, wake up, Artyom! It's me. Mam już 30 FPS, wszystko jest dobrze. Szczęśliwy jestem z tego powodu, ludzie. Nie wiem, co się stało wtedy. I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact.
before you launch the missile strike against them. Khan, how the hell did you get here? Get out, now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag. Nasz protagonista nazywa się Artem. Z tego jak zauważyliśmy. Nasza kwatera, jakieś tam ciastko chyba. I oczywiście wódka. Butelka wódki. Nice. Zapalniczka. No i teraz jest ładnie, teraz naprawdę niecnie. Tak, no oznacza, że w dzienniku został zaktualizowany cele misji. Albo otworzyć lub zamknąć dziennik, przytrzymaj M. Jeśli LPM, aby użyć zapalniczki, aby otworzyć dziennik. Nice. Naprawdę jestem póki co podekscytowany. Chciałem pograć w tę grę. O, gra jest naprawdę fajnie zoptymalizowana, bo gdy patrzę na dupę, poskakuje mi FPS-ów do 60. Nice. Привет. Towarzysze Kabali. Nie wiem, rosyjskiego. Leczył ich tam albo eksperymentują na nich. Chyba leczył. Jeśli umiał. Widzę kible jeszcze gorzej niż... Wow. O, nice, muchy mieliśmy na ekranie. Widzę, kible są jeszcze po prostu brudniejsze niż w Niemczech. Światło się wiksuje, cienie zaczy się. Chyba idziemy w dobrym kierunku. Hello, Artyom. Hello, Artyom. So, first things first. You're going to need a gas mask. You can't make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro too. Маска потребуем Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advanced salary for this month. Remember, your pay is in military-grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Z tego co widzę, to tutaj... przepraszam. Gotówka to są po prostu ładne, fajne i śniące się naboje. Ciekawe, ciekawe. Alright, now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want and try them out on my range. Chcę łuk. Tu? Mogę wybrać, czy... Nie. Rangers usually carry up to 3 weapons, Artyom, and the choice of those is completely up to you. Alright, Artyom. Head over to my range and try out those guns. Come back if you want to try a different gun. Aha. Zawór. Karabin wyprodukowany w metrze przez utalentowanych rusznikarzy. Jest niezwykle celny i potężny. Świetna broń na daleki dystans. Klasyczny przedwojenny karabinek automatyczny, choć pospolity. Jest niezwykle ceniony w metrze ze względu na parametry i niezawodność. Sobaka. Ten chałupniczo produkowany pistolet maszynowy jest szybko strzelny, ale szybko też się przegrzewa i zacina. Ubojnik to ta sama powtarzalna strzelba jest niezwykle skuteczna z bliskiej odległości, choć dobrze sprawdza się też na średnim dystansie. Pełne przodowanie wymaga jednak nieco czasu. I rewolwer. Dobra, ja biorę kałacha. Tutaj biorę zawór. A tutaj
Poproszę rewolwer. Nie. Zamień. Aha, to jest taki nasz już... Totalny wybór broni, tak? No to przydałby się nam oczywiście shotgun na bliski dystans. Kałach, żeby szybko strzelać. I też celny... Taka wiatrówka, powiedzmy, silna, mocna. Dobra. Chcę ten zestaw broni. Czy jeszcze mogę ulepszyć? Optykę. Co to? Celownik kolimatrowy. Ten przedwojenny celownik ułatwia celowania z bliskiej i średniej odległości. Bez przysłaniania pola ostrzału. Okej. Nice. Czy mam celownik kolimatrowy na tym? Dobrze. Ogólnie to bardziej by mi się przydało chyba tutaj do kałacha. Mogę tutaj dostosować coś tam? Mogę. No, poproszę. Wszędzie chcę mieć celownik kolimatrowy. Niekoniecznie w shotgunie, bo to nie jest za bardzo praktyczne. Tumik? Tumik do kołaka. Przepraszam, kurde. Gardusz mi się boli. No, kałacha tumik za bardzo nie pasuje, więc raczej nie będę tutaj dawał. Co możemy zainstalować do shotguna? Tłumik do strzelby? I w ogóle takie istnieją? Lul. To mi się przyda. Rozszerzona lufa. Poproszę to. A instalujmy jak możemy, kurde. Dobra, dziękuję. Panie, jak się tam nazywasz? To jest wiatrówka. To jest kałach. Nice! Headshot! Nie potrzebuję raczej wprawy w strzelnikach. Ostatnio sobie gram dużo. Właśnie strzelniki na komputerze, więc nie potrzebuję. I think. Czyli są też tutaj pancerze, które możemy albo próbować się przez nie przestrzelić, niszcząc je. Albo szukać miejsc, które nie są zakryte pancerzem. Co myślę jest lepszym rozwiązaniem, ale też nie jest takie pewnie łatwe trafienie z tych miejsc. Yo, towarzyszu. What the hell did he do? All right, let's go. To idźmy podbijać metra. Co to jest? Takie ten dymek. Reminds me of this bunker. Cut that shit out. Wygląda jak Chińczyk, ale jak Japończyk. The things in these are like what the conqueror took with him beyond the grave. Cold steel and wild steeds and treasures untold. Widzę, lubi mi wszystko mnie. Tomb Raiders would always die. Nie mogę teraz się ruszać, czemu mogę? Killed by demons or ghosts or their own greed. Khan, will you shut up or what? Hey, I heard that Lesnitsky did something. What happened? Nobody knows. Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Shit. Polak? So, what's inside? Chemical weapons, maybe some other shit. That's all I heard. God damn it. The Colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still had one.
All right, let's go. No, let's go. Jesus shit. To jest bezpieczne? But it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and crannies and exits. Still, they base the order dream to find it. Kiedy mamy też kompas właśnie w tym dzienniczku. Się przyda, przyda. Ten ciemnie w kurde troszeczkę się wiksuje. Kroman, take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. All right, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. Idziemy sami i pewnie ja będę musiał też iść przez jakiś ciemny korytarz w metrze sam i bić się z przeciwnikami. If they meant us no harm, but were trying to communicate. Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. But somehow you, Artyom, have the common wire. You hear me? The connection with the Dark Ones. Yes, people died at exhibition. Your home station. Hunter. The best of the order is most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. Okay. All right. Arsenyak. And you, God, you have something to report? Dajcie mi usiąść. Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Yes, sir. Co to za ludzie? Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't! It's murder! Restrain him! You idiot! You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness! For getting rid of the nightmares! Mixy, pana Romixy. Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming. I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. Cień. Znajdź cienia na stacji ogród. Ogród botaniczny. Na stacji ogród. Aha, okej. Maybe you could draw it out from hiding so Anna could have a clear shot. And don't forget to finish it with a headshot. We now suspect... Headshot. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Samo jeździć takie metro. Szczerze? Przerażające. Serio? I te cienie się psują. Dalej. Idźmy na drugą stronę. Aha, myślałem, że coś się dzieje i coś nam wyskoczy zaraz. I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find the Dark One there. Now my mission.
mission is to find and eliminate it. To finish what I started. Uch. Mamy swoją broń. Tak, te trzy bronie, tak. Chodźmy troszeczkę z... In the past, trains were ordinary things. But now, this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things. And their kids will probably think this was built by the gods. Oczywiście. Stopień ewolucji idzie do tyłu, oczywiście. Jej zdaniem. Tu jest. Co znaleźć znajdźki, jeśli tu jakieś są. Jeśli tu jakieś są. W ogóle, czy w tej grze są jakieś znajdźki? Bardzo interesuje mnie to pytanie. Będziemy się poszperać. Pająki? Didn't you and my father take the monorail with you to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission too. Nie lubię pająków. Ostatnio Drakei mi się skarżył, że mu po dłoni jeden przebiegł. I latający za skrzydłami. Od promieniowania pewnie takie są. W Czarnobyla gdzieś pełzły. Dobra, trupy, mam wrażenie, że zaraz wyskoczą na mnie. I oczywiście butelka wody. To nawet w Rosji martwego leczy. Skrzesi go. Alright, the map shows a collector entry point ahead. Ja dlaczego ja? I'm following. Ja nie chcę zginąć, wiesz? Go right. There's a dead end on the left. Tak, ale tam coś może jakaś znajdźka czy coś, nie wiesz? O, coś tu. Właśnie, sukwo. Tylko ja takie rzeczy znajduję. Czym się kłóca? Cyrtlem. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Znaleźliśmy kasę, czyli naboje. O, sprawdźmy efekt zabijania szczura. No spoko, jest jakieś sztywne potem, nie? Spoko. Lecimy, ale wolę oszczędzać tutaj amunicję. Posłyszałem, że masakra kiedyś będzie z nią. Może nie na normalnym, ale na trudniejszym poziomie trudności. Maska? Jak się nakłada maskę? Put your mask on. Yeah. Jest efekt wody na tym. O, szkoda, że nie ma spódniczki, a nie obcisków jeansów. Wiedziała, że widzę to arcydzieło grafików. Lol. Przeczuwałem, że to powie. No coś taka sarkastyczna. Give me a hand here. No to jest naprawdę, z tego co widzę, naprawdę postapokaliptyczna gra w chuj. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position. I fajnie to wygląda, naprawdę podoba mi się. Też ładnie chodzi dość. Stałe 30 klatek na sekundę. Będę starać tu eksplorować wszystko. Bo mogę. Hehe. Bo mogę. Co to było? Jakiś pies. Pewnie jest zmutowany. Pewnie ruska wódka pomoże. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense you or smell you or
fajnie, bo nam maska też się brudzi. Troszeczkę może przyciszę muzykę, aby lepiej było słychać głosy. Okej. Okay. Możemy przeciąć tą maskę. No, okay, then. Good luck. Zostajemy sami. No to pięknie. Wezmę już lepszy pistolet. Oczywiście kałacha. Ponieważ jak sami mamy tutaj sobie radzić, to wolę być przygotowany na wszystko i mieć lepiej szybko strzeloną broń. Czy to w ogóle opłaca mi się skradać? Powiem, że to skradanie jest w tej grze. Ptoki. Śmieszne ptoki. Wow! Co to było? Woda. Nie, nakładaj ją. Przetrzyj ją, tak. A on ją zdjął. Nice. Nie planowałem tego. I'm working on them.